Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj spróbujemy wymaksować sobie obrażenia na multitulus strażników. Żeby to zrobić, wpierw postaramy się zdobyć najlepszego multitula. Znajduje się on w galaktyce Eulid. Oczywiście pamiętajcie też o wyłączeniu multiplayera. No i lecimy po niego. Lądujemy na spalonej planecie. No i teraz musimy tylko udać się na właściwe koordynaty. Postawiła tu bazę. Tak jak ja, nie będziecie mogli się dostać do multinarzędzia, bo jakiś cwaniaczek postawił tam kopułę bez wejścia. Po prostu zreportujcie bazę Nope. I wracamy po naszego multitula. Jak widzicie, kopuły już nie ma, możemy się spokojnie do niej dostać. Uwielbiam normalnie takich troli.
przy pierwszym podejściu nie było karabinka, tylko pistolet, po prostu przeładujcie save'a i powinien się on pojawić. Dobra. Teraz tak, nie jest to klasa S. Będziemy musieli niestety zainwestować trochę na nitów, żeby podnieść. Ale uwierzcie, naprawdę się opłaca. Jak możecie zobaczyć na grafice, Sentinel ma znacznie większy damage do obrażeń nawet od Aliena, co ma całe 50 punktów, także jest nieźle. Dobra, teraz wracamy do statku, lecimy na stację kosmiczną, żeby je ulepszyć. Sobie możemy równie dobrze skorzystać stąd. Weźmy sobie jakąś stację kosmiczną. Kosztowało 75 tysięcy na nitu, więc dość sporo. Ale jak ktoś chce mieć dobry zamiatacz, to warto będzie. Weźmy to, naprawmy. Technologia naprawiona. To przenieśmy. Jak widzicie, mamy 4 wzmocnione sloty obok siebie. Także teraz tylko ponaprawiać resztę i zająć się dodatkami, którymi za chwilę się zajmę. Kiedy mamy już odpowiednio przygotowane nasze multinarzędzie, to znaczy ponaprawiane, porozszerzane pola, musimy zająć się ulepszeniami. Teraz tak, możecie oczywiście wkładać tam eski, ale w porównaniu do ulepszeń klasy X są one naprawdę słabe. Skąd wziąć ulepszenia klasy X? Wystarczy polecieć do jakiegokolwiek układu piratów, pogadać z tym gościem. Tutaj możecie wszelkie ulepszenia klasy X zakupić. Co zrobić, żeby kupić więcej? Bo no niestety są one generowane losowo, więc szansa, że za pierwszym razem wam wypadnie coś dobrego, jest dość mała. Ja tych ulepszeń chyba posprawdzałem około 50, jeżeli nie więcej. Wystarczy
weźmy, nie wiem, sobie kupmy wyrzutnie plazmy. Wystarczy przeładować safe. Mamy znów dostępne. Innym moim skromnym zdaniem bardziej opłacalnym, bo hurtowym sposobem jest zakup podejrzanych pakietów. Konkretnie podejrzane pakiety broni. Z tym, że no tutaj nie będą nam wypadać konkretne ulepszenia, tylko losowe. Zarówno do multinarzędzia, jak i do statku. No ale na dobrą sprawę każde z nich może nam się przydać, jeżeli będzie dobre, nie? Dodatkowy plus, nie marnujemy na nitów, tylko wydajemy kasę, którą tutaj jest no naprawdę łatwo. Z drugiej strony podejrzane pakiety można też nabyć na zwykłych stacjach, wcale nie trzeba zasuwać aż do układów piratów. I też możemy za skażony metal kupić pakiety. No, ostatnim sposobem jest po prostu wyfarmienie go z statków pirackich podczas walki w kosmosie, ale to myślę, że trwałoby na tyle długo, że mi osobiście by się nie chciało. Także skąd wziąć podejrzane pakiety, już wiecie. Drugą rzeczą, jaką będziemy potrzebowali, no to jest pozyskane szkło. Jest ono potrzebne, ponieważ z niego będziemy mieli odłamek broni strażników, który także zbustuje naszą spluwę. Skąd wziąć pozyskane szkło? Oczywiście wykańczając strażników. Jak najprościej to zrobić? Znajdźmy sobie planetę, gdzie są agresywni strażnicy, żebyśmy nie musieli za długo szukać. Jeszcze lepiej, jak gdzieś pod ręką mamy sferę Gravity, to od razu się pojawią. No i co? I robimy rozróbę. Tak, zbieramy sobie beczki, żeby podładować swoją tarczę. A przy okazji pozyskane szkło. Jak mamy go wystarczająco, po prostu stąd spadamy.
Kiedy już mamy wszystkie fanty potrzebne do ulepszania naszej broni, musimy z podejrzanych pakietów wylosować odpowiedni moduł blastera rozproszonego. Już wam pokażę, który mi najlepszy udało się znaleźć. Oczywiście w pierwszej kolejności montujemy blaster rozproszony. Jeżeli nie posiadacie technologii, musicie się przelecieć na anomalię, ją wykupić. I dodatkowo jego ulepszenie też do kupienia właśnie w anomalii. Jak widzicie, już z 450 na prawie 4500 nam skoczył damage. Weźmy go sobie teraz, wstawmy. Tutaj od razu na start mamy 8500. Wróćmy teraz nasze ulepszenia. Jest to najlepsze ulepszenie, jakie udało mi się znaleźć. Podobno jest z obrażeniami plus 4%, ale no niestety nie trafiłem, a sprawdziłem około 100 ulepszeń. Także się poddałem i pozostałem na plus 3. I szybkostrzelność 20%. To są dwie najważniejsze cyfry, które nas interesują, które wpływają na potencjał obrażeń. Weźmy teraz, przenieśmy to sobie na miejsce, gdzie powinno być. No i tym sposobem z 450 początkowego damage'a mamy 47210. Oczywiście można jeszcze zamontować dodatkową broń, ja tak zrobię, ponieważ często używam wyrzutnie plazmy, ale myślę, że już samo to całkiem nieźle daje radę. Jeszcze ewentualnie możemy sprawdzić czyli najlepiej nam się sprawdza smarowacz, kiedy jest przy blasterze. Technologia zainstalowana. Jak widzicie, nie podnosi to więcej obrażeń, ale jest napisane, że jest to ogólne ulepszenie wszystkich systemów uzbrojenia, więc myślę, że możemy wrzucić. Dodatkowo jeszcze ulepszenia strażnicze. One co prawda też nie podniosą nam potencjału obrażeń, chociaż powinny. Nie wiem, czy jest to błąd. Z jakiegoś powodu gra nie zlicza tych obrażeń. Ale zawsze montuję, jakoś się zawsze z tym pewniej czuję. To jest najlepsze, jakie znalazłem. Szybkostrzelność plus 20 i obrażenie plus 2. Czy są lepsze? Nie wiem, nie spotkałem się. Technologia zainstalowana.
To najlepsze ulepszenie do granatów plazmowych, jakie znalazłem, a uwierzcie mi, plazma daje radę. I generalnie z tak przygotowaną bronią spokojnie możemy lecieć, poszaleć, wpierdzielimy każdemu. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. No i przetestujmy naszą zabawkę. Praktycznie wszystko pada na kita, więc jej chyba nie trzeba. Granaty też robią konkretną rozwiązkę.